wszystko, co jest związane z horrorem, queerem, feminizmem. Takie rzeczy są mi najbliższe. Tak naprawdę wszystkie te bajki, które czytamy, to są horrory. Dziury w prawie, które mamy, no to zmuszają do tego, żeby analizować to, jak to zostało napisane. Trudno mi powiedzieć o możliwościach rozwoju, bo ja nie widzę tutaj żadnych granic. Witam w statusie studenta. Ze mną w studiu jest studencka noblistka, pasjonatka literaturoznawstwa, zaangażowana w organizowanie przestrzeni i możliwości rozwoju dla młodych naukowców. Anna Maria Ronewicz. Cześć, Aniu. Cześć. To ostatni odcinek w tym sezonie statusu studenta, czyli mocnym akcentem kończymy pierwszy sezon. Chciałabym zacząć trochę inaczej, chciałabym zacząć trochę od końca, czyli dlaczego po studiach, po odebraniu dyplomu, chciałabyś kontynuować naukę na uniwersytecie w szkole doktorskiej? Tak naprawdę to jest miejsce dla mnie. Myślałam nad bardzo różnymi rzeczami, nie wiem, tłumaczenia w Komisji Europejskiej, czy w ogóle zostanie tłumaczką, która jest, wiadomo, o wiele bardziej lukratywną karierą, ale tak naprawdę to jest lekcja, którą wyniosłam właśnie z uczelni, z tych studiów, że po prostu ja to kocham i po prostu nie wyobrażam sobie być gdziekolwiek indziej. Jest to droga dla mnie, tak mi się wydaje. Także trzymamy kciuki, żebym się dostała. Trzymamy kciuki bardzo mocno. Mówisz, że to kochasz. Powiedz, jakie obszary są ci najbliższe? Najbliższa jest mi literatura, nowe media, wszystko, co się czyta, wszystko, co się słucha, wszystko, co jest związane z horrorem, queerem, feminizmem. Takie rzeczy są mi najbliższe. Głosy, które były uciszane przez historię, to jest wszystko, nad czym staram się pochylać, nad czym staram się mówić w swojej pracy. Wydawałoby się, że są to tematy takie bardzo popularne ostatnio, ale niestety akademia jest trochę nadal konserwatywna, więc takie głosy są nadal trochę uciszane. Więc staram się wszystko, co jest właśnie uciszane, co jest dla mnie ważne, staram się podnosić. I twoja obecność na uczelni dalej może dać ci do tego szerokie pole. Tak bym właśnie chciała. Mam taką nadzieję, bo i temat projektu do szkoły doktorskiej też dotyczy właśnie tych głosów, nawet dosłownie głosów, bo będę chciała się zajmować podcastami i słuchowiskami radiowymi. Super. I właśnie tymi tematami queeru. Także dalej będę chciała się w tym rozwijać. No i tym bardziej świetnie, że znalazłaś właśnie taką przestrzeń, swojego rodzaju niszę z tego, co mówisz. Tak, jest to bardzo niszowe. Teraz to jest tak naprawdę wymaganie w szkole doktorskiej. Oczekuje się od nas, że będzie to coś, co nigdy wcześniej nie zostało zrobione. Więc znalezienie takiego tematu jest dosyć trudne. Także cieszę się, że właśnie od samego początku te nisze właśnie są miejscem, w którym ja się odnajduję. Bo z jednej strony to jest dziwna fikcja, czyli horrory, sci-fi i takie rzeczy. Z drugiej strony queer i jeszcze z kolejnej słuchowiska radiowe, o których w ogóle mało się mówi, i podcasty. Więc tak, rzeczywiście jest to nisza dosyć głęboka. A w jakim momencie zdałaś sobie sprawę, że chcesz połączyć właśnie tą niszę z nauką, że faktycznie jest sens? No bo nieczęsto słyszy się, że ktoś, kto pasjonuje się horrorem, chce w to pójść na uniwersytecie. Pamiętam dokładnie ten moment. I to był koniec drugiego roku jeszcze w odmętach pandemii, kiedy ja jeszcze nawet nie wiedziałam, po co ja w ogóle to studiuję, bo ja przyszłam na te studia tak trochę, dobra, mówię dobrze po angielsku, pójdę na te studia. I pamiętam, to był przedmiot albo wstęp do literaturoznawstwa, albo literatura brytyjska. A jeszcze tylko ci się wetnę, bo mówimy o tych studiach. Podziel się, co studiujesz. Studiowałam filologię angielską, którą w zeszłym miesiącu obroniłam, także udało się. No i teraz jeszcze kończę filologię romańską, drugi rok teraz będę kończyła. Wiedziałam, że mówię dobrze po angielsku, wiedziałam, że na innych kierunkach, które próbowałam studiować, nie odnalazłam się z różnych powodów.
A od rodziców zawsze było: Aniu, magister nam się należy. Więc chciałam to ich marzenie spełnić, te oczekiwania. No i przyszłam tutaj, bo pomyślałam, łatwe będą studia, zrobię sobie te 5 lat. Nie ma co. Pewnie. I przyszła pandemia. I na właśnie drugim roku, na koniec, to był chyba egzamin zaliczeniowy, dostaliśmy zadanie, żeby napisać esej, takie pół artykułu naukowego na wybrany temat. I mi przypadł Frankenstein. I zaczęłam to pisać i miałam takie olśnienie, że nie chciałam przestać tego pisać, bo uświadomiłam sobie, że te wszystkie tematy, te wszystkie myśli, które ja mam w sobie po przeczytaniu książki, czy jakieś zagadnienia właśnie, jak Frankenstein może się odnieść do obecnego świata, ja to mogę robić właśnie naukowo, jako mój zawód, ja tak mogę żyć. I to był właśnie dla mnie taki moment, w którym pomyślałam, może ta filologia angielska to nie jest tylko tak, że idę tam i zostanę nauczycielką, albo zostanę tłumaczką, albo w jakimś call center będę pracować, tylko pomyślałam właśnie, wow, ja tak mogę spędzić życie robiąc to i mam nadzieję być w tym dobra. Całkiem dobrze się bawić, nie? Przynajmniej pewnie, tak to brzmi. Pewnie, tak. Bo to naprawdę jest ciekawy zakres. I do tego chciałam nawiązać, że większość studentów po otrzymaniu dyplomu chce jak najszybciej z uczelni uciec. Później tylko tu wrócić, żeby fizycznie ten dyplom z dziekanatu odebrać. A ty chcesz zostać i chcesz się rozwijać. Jakie widzisz właśnie te możliwości rozwoju? Co cię tutaj tak najbardziej zatrzyma w tej szkole doktorskiej? Tak naprawdę, jak to się mówi, the world is my oyster. Trudno mi powiedzieć o możliwościach rozwoju, bo ja nie widzę tutaj żadnych granic. I chyba ostatnie 2 lata moich studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim to pokazały, że my myślimy trochę o tym Szczecinie jako takiej prowincjonalnej uczelni. I może rzeczywiście tak jest, bo jeszcze nie ma za bardzo ludzi, którzy przyjeżdżają do Szczecina, dlatego że Szczecin jest wybitny w czymś. Ale Szczecin jest rewelacyjny w jednej kwestii. Jeżeli trafi się ktoś, kto ma w sobie te pasje, ma w sobie właśnie te motywacje do pracy, Szczecin na pewno weźmie tę osobę i pomoże jej, popchnie ją do tego, żeby się rozwijała w nieograniczony sposób. Ja w zeszłym tygodniu wróciłam z konferencji na Oxfordzie, jeszcze nie będąc studentką szkoły doktorskiej. Byłam na konferencjach naukowych w Trinity College w Dublinie, na Uniwersytecie w Glasgow, na Uniwersytecie Jagiellońskim. I jak ty tam trafiłaś? Sama szukałaś sobie takich konferencji, tych możliwości? Pierwsza konferencja tak naprawdę to była nawet nie konferencja, tylko to była sesja akademicka. To w ogóle była tak z przypadku kompletnie, bo ja i koleżanka myślałyśmy tam, że jakieś fajne zagadnienia znalazłyśmy z celtologii, bo właśnie w kole naukowym celtologii to było. To przedstawimy je. No i stwierdziliśmy, że zrobimy z tego sesję akademicką. I jak mówiłam właśnie o tej prezentacji, którą przygotowałam na 15 minut i wyszło mi 45. Tak. I zorientowałam się, że właśnie to też mi się bardzo podoba, więc później już zaczęłam sama szukać tych konferencji. Ale pierwsza konferencja naukowa, taka z prawdziwego zdarzenia, na której byłam, to tak naprawdę była ta, którą ja sama zorganizowałam 26 maja 2023, ponieważ razem z grupą seminaryjną byłyśmy właśnie w grupie, która zajmowała się prawem i pomyślałam, że fajnie by było jakby podzielić się tym, co robimy, tym, co wiemy, jakieś różne spojrzenia właśnie na to prawo i połączenia jego w literaturze, kulturze, i tak naprawdę wszystkim dookoła, bo tutaj też chyba żadnych granic nie ma. I
stwierdziłam, chodźcie, zrobimy takie seminarium, to może być lokalne. Zaprosiłam po prostu wszystkie osoby, które zajmowały się tym też prawem, no i też osoby, które z prawa i zajmowały się trochę bardziej literaturą. I to była pierwsza taka konferencja, którą, taka prawdziwa, z prawdziwego zdarzenia, w której wzięłam udział, a później to już kaskadowo się posypało, bo miałam konferencję następnego dnia. Później miałam 1 czerwca o bajkach, no a w tym roku to szczególnie w czerwcu potrafiłam podwiedzień nie mieć. O kurczę. Tak, tak, tak. Wiesz co, jeszcze chciałabym się zatrzymać, bo konferencja o bajkach brzmi bajecznie. O bajkach można powiedzieć, że tak trochę im się umniejsza, no że to jest rzecz dla dzieci. A tam się kryje tyle treści. Z tego, co ja się orientuję, ale mam nadzieję, że powiesz nam na ten temat coś więcej. Jak przebiegała taka konferencja o bajkach? Oczywiście. Bajki moim zdaniem są, czy są umniejszane poniekąd, ale wszyscy jako dzieci, mam nadzieję, mieliśmy to szczęście, że ktoś nam czytał te bajki, bo jednak wydaje mi się, że w tej podświadomości kulturowej znajduje się pojęcie tego, jak ważne są. I ja uważam, że bajki są w ogóle cudownie się wpisują w moje zainteresowania naukowe, szczególnie horror. Bo tak naprawdę wszystkie te bajki, które czytamy, to są horrory, czy Czerwony Kapturek, który ucieka przed wilkiem, czy Królewna Śnieżka, którą ktoś przecież tak naprawdę zabił i ona przez te czekała w tej szklanej trumnie, czy Mała Syrenka, której został zabrany głos, która w ogóle z jakichś podwodnych głębin się wydostała na powierzchnię. Myślę, że właśnie ten horror jest bardzo ważny i pokazuje też, zarówno horror, jak i bajki są bardzo ważne właśnie w kształtowaniu tej moralności, w kształtowaniu właśnie jakby pojęcia o świecie, które dzieci mają. I uważam, że bardzo ważne, żeby ten horror był jednym z pierwszych gatunków, z którym mamy styczność. Też poniekąd uważam, że religia ma podobną funkcję, ale może nie będę teraz w to za bardzo wchodziła. Ale właśnie o tym to byłaby inna rozmowa. Tak, dokładnie. Ale te bajki właśnie, wszyscy zajmują się tym, jakie te bajki mają treści, powiedzmy. A ta konferencja była bardzo też ciekawa ze względu na rozmowy o funkcjach logopedycznych, o funkcjach, ja na przykład mówiłam o tym, jak postaci kobiet w bajkach kształtują jakby pojęcie o sobie młodych dziewcząt, które czytają te bajki, czy którym czytane są te bajki, jak zmieniają ich podejście do tego, co mogą osiągnąć w życiu. Czyli bajka może stać się narzędziem. Oczywiście, tak, tak, tak. I właśnie mój tekst został opublikowany w tomie o bajkach jako narzędzia do rozwoju, narzędzia właśnie, które pomagają dzieciakom, młodym czytelnikom rozwijać się. Coś, na co teraz zwróciłaś moją uwagę, że faktycznie ja jako dzieciak uwielbiałam bajki, zaczytywałam się i zasłuchiwałam, ale nie zdawałam sobie sprawy, że Czerwony Kapturek można wpisać pod horror. Myślę, że jak najbardziej można wpisać, a szczególnie już bajkę, która była moją ulubioną, co chyba mówi dużo o tym, jakim człowiekiem się stałam, Sinobrody ze swoimi uwięzionymi, martwymi żonami. Pamiętam i, to. Tak, tak. Ta bajka to w ogóle nadal moim zdaniem nawet dla dorosłych jest horrorem. No ale właśnie, gdzie byśmy byli, gdyby nie morał Czerwonego Kapturka, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi, żeby nie wiem, uważać na siebie. Myślę, że ten horror właśnie w bajkach jest niesamowitym zjawiskiem i będę chciała to trochę dalej rozwijać. No ale to może tak już nie w ramach doktoratu, bo w doktoracie zostanę przy tym radiu i podcastach. Okej. Okay. Ale jeszcze, trzymając się trochę tego horroru, tak zaczęłam się zastanawiać, ta nasza świadomość się zwiększa z tego, co mówisz. No bo jako dzieciaki to nie zdajemy sobie sprawy. A jak ty teraz ten horror definiujesz? Ale to jest ciężkie pytanie. Bardzo ciekawe. To znaczy mnie to teraz bardzo ciekawi, no bo faktycznie jakby totalnie zmieniamy podejście do tego tematu na przestrzeni lat i doświadczeń.
Tak. Zdaję sobie sprawę z tego, że jak mówię w większości osób, że będę pracowała nad horrorem, to myślą o jakimś Velocipastor, czy tam Sharknado, tak, albo jakieś Zombiewer, takie no, trochę głupoty, slashery, po drodze filmy. Krzyk. Tak, tak. Przyznam się, nigdy nie oglądałam filmu horrorowego. Nigdy w życiu. Ja horror czytam, ja horroru słucham. A dlaczego nie chcesz go oglądać? Ja w ogóle nie oglądam filmów, ani seriali, także to po prostu nie jest moja rzecz. Mhm. I może też poniekąd wpisuje się w to, że ludzie mają pojęcie o horrorze filmowym bardzo ograniczone. Bo rzeczywiście te takie głupie trochę filmy przenikają do świadomości poza fanatykami horroru. Ale horror moim zdaniem jest czymś więcej niż tylko lejąca się krew, czy tam jakieś potwory, jumpscary. Tylko horror jest takim rozbudowaniem romantycznej wzniosłości. Czymś takim, ta wzniosłość, the sublime, jako pojęcie czegoś, co jest większe niż my i tak piękne, że jest przerażające. No i wiadomo, to czasami może nie być piękne, ale w tej brzydocie też jest trochę piękno, idąc za Julią Kristevą. Także myślę, że horror jest przede wszystkim odzwierciedleniem tego, czego my się boimy. Czyli teraz, jak widzimy, w horrorach jest moda na jakieś apokalipsy zombie czy pandemię. To dlatego, że właśnie ta pandemia kilka lat temu była czymś, co dla nas było taką społecznym lękiem. I horror bardzo dobrze to odzwierciedla, nie wiem, w Mary Shelley, powiedzmy. Pierwszy taki sci-fi horror, Frankenstein, ten, który właśnie zainspirował mnie do tego, żeby to zrobić. Mhm, czego to muszę nadrobić? Odzwierciedleniem? To, że Wiktor Frankenstein stworzył stworzenie, było odzwierciedleniem lęku Mary Shelley odnośnie miejsca kobiet w społeczeństwie, tego, że kobiety nadal nie mają równych praw, że czym będzie nasze społeczeństwo, jeżeli mężczyźni pozbędą się kobiet zupełnie i w tym tworzeniu życia nie będzie udziału kobiet. I to jest bardzo duża funkcja horroru. Też uważam, że jest bardzo terapeutyczna, żeby móc sobie w jakiś bezpieczny, sfikcjonalizowany sposób uzmysłowić to, czego się boimy, i zastanowić się nad tym, czasami nawet bez zorientowania się, no bo ile osób myśli o tym, że Frankenstein to nie jest tylko ojejku straszne, że jest jakieś tam stworzenie, które jest strasznie brzydkie, tylko myśli o tym, że to są właśnie przemyślenia na temat kobiecości, na temat religijności, na temat seksualności też w wielu przypadkach. No myślę, że horror jest cudownym narzędziem terapeutycznym, które nawet w sposób nieświadomy bardzo nam pomaga i jest konieczne. Często spotykamy się z tym, że do nauki podchodzi się w sposób trochę patetyczny, poważny. Mm-hmm. Taki stereotyp naukowca, no to mamy kogoś z teczką, mamy kogoś pod krawatem, mamy kogoś, kto może nie do końca jest bardzo doludny i bardzo w tym swoim świecie, bogatym, mm-hmm, wewnętrznym się rozwija, no ale oczywiście mówię o stereotypach. Nie? Bywa różnie, ale chodzi mi o to, że ty pięknie łamiesz stereotyp związany z postacią takiego naukowca z kołnierzykiem. I jak ty się z tym czujesz? Ojejku, nie wiem, jak się z tym czuję. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście stereotyp, ale czy on ma zastosowanie w rzeczywistości? Może poniekąd, może osoby, powiedzmy, starszej daty, czy tam jeszcze moi rodzice mi mówili, Ania, jak idziesz na uczelnię, to weź przymaluj te włosy, żebyś nie miała różowych, tylko zrób sobie jakiś normalny kolor, no bo spojrzą na ciebie i będzie... Także myślę, że jest nadal takie przeczucie, ale już to nasze pokolenie podchodzi do tego zupełnie inaczej, bo wiemy, że to, że ja mam tatuaże wszędzie, jest tylko i wyłącznie odzwierciedleniem tego, że... No, lubię sztukę, lubię mieć to na sobie, lubię pokazywać
właśnie na zewnątrz, to co mam w środku. Pewnie, komunikujesz, jaka jesteś. Czy tym tak naprawdę nie jest nauka, żebyśmy te przemyślenia, które mamy w głowach, jakby wyrazić je na zewnątrz, czy to w formie właśnie referatu na konferencji, czy to w formie publikacji, czy to w formie nawet wykładu. To wszystko jest coś, co w nas się kłębi i chyba zaczynamy rozumieć to, że nie ma znaczenia, czy będę miała białą koszulę i może nie krawat, albo jakąś ładną sukienkę. Ta chyba też nie jest zła. Masz bardzo ładną sukienkę. No ale właśnie chyba nie ma znaczenia, czy będę wyglądała, powiedzmy, tak jak stereotypowo by się oczekiwało od naukowca, czy nie, czy naukowczyni, czy będę wyglądała tak, jak ja wyglądam. I wiemy, że to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, co możemy sobą przekazać. I też myślę, że osoby, które właśnie lubią wyrażać swoim ubiorem czy swoim wyglądem siebie, też mają trochę może łatwiej, bo nie ma takiego ograniczenia wewnętrznego, że o, może nie powinnam czegoś powiedzieć, bo to będzie źle odebrane, tylko wiemy, jak ludzie na nas patrzą na ulicach, więc nie ma takiego lęku. I wszystkie osoby rzeczywiście, z którymi pracuję, tak jak teraz myślę, też lubią wyrażać siebie swoim wyglądem, lubią robić przeróżne rzeczy. Ja na przykład też rysuję, też jestem artystką, zarówno w tradycyjne formy sztuki, jak i robię tatuaże właśnie. I moim zdaniem to wszystko jest połączone. Wszystko tak naprawdę jest połączone pasją. Pasją taką, która musi trochę wykraczać poza schematy, żeby odniosła jakiś sukces, żeby wybrzmiała. A co powiedziałabyś osobie, która postawi cię z tezą, że nauka jest nudna? Czy jest coś, co mogę powiedzieć? Mogę pokazać siebie jako przykład. Jako osoba, która nigdy w życiu nie zamierza przestać się uczyć. Tak jak wiemy, niektórzy uczą się całe życie, a i tak mało umieją. No ale są ludzie, którzy... Ten świat jest tak piękny, że dla mnie to jest trochę właśnie przerażające, ale w taki niehorrorowy sposób, nic nie uczący może sposób. Jak można spojrzeć na ten piękny świat, który mamy, spojrzeć na tą bogatą kulturę, czy tak naprawdę jakiekolwiek zagadnienie i nie mieć ciekawości tego, jak to działa, czy zgłębić coś, czy słyszeć jakiś język i nie myśleć o tym, ojejku, jak to działa, ciekawe, czy mogę się go nauczyć. To jest coś, co w mojej kategoryzacji, w moich szufladkach, w mózgu się nie pojawia, żeby nie być czymś zaciekawionym. Ale a propos jeszcze tej nauki języków i jak ja mogę się tego nauczyć, to dla mnie było hitem, jak powiedziałaś, że francuskiego właściwie nauczyłaś się z Duolingo. Tak. Na ten moment, jeżeli dobrze pamiętam, to już dzisiaj mam 2007 dni z rzędu, kiedy codziennie robię po 10-15 minut różnych języków. Uważam, że Duolingo jest świetną metodą do nauki języków. Ja jestem tego dowodem. Trzeba być konsekwentnym i zmotywowanym. Jak najbardziej, jak najbardziej. Trzeba być konsekwentnym i to jest chyba... To się chyba odnosi do wszystkiego. Nawet nie tylko do języków, tylko absolutnie wszystkiego, żeby być konsekwentnym i trwać właśnie w tych postanowieniach. I jestem dowodem na to, że można się nauczyć i to chyba dosyć dobrze, bo z francuskiego dostałam się od razu na magisterkę po egzaminie językowym, po nauce na Duolingo. Także można, można. A jak to było z tym studenckim Noblem? Teraz trochę bym zmieniła temat, ale tak ciągle zerkam na tą statuetkę, która nam dzisiaj towarzyszy podczas rozmowy. Też z tego, co orientuję się, musiałaś wykazać się konsekwencją, bo zdradziłaś mi wcześniej, że miałaś trochę obaw związanych akurat z tym konkursem. Tak, pierwszy raz o konkursie dowiedziałam się kilka lat temu, ale spojrzałam na opis tego konkursu i mówię, nie ma szans. Jakby po co tylko się stresować, po co jeszcze dostawać maila, że... dziękujemy bardzo za zainteresowanie, ale pani już dziękujemy.
No, w tym roku tak już na to spojrzałam, pomyślałam, dobra, od następnego roku mam magistra. Nie byłam pewna, jakie są wymagania, czy można z magistrem. Mówię, dobra, zaaplikuję, a nóż. No i zaaplikowałam i pierwszy etap to tak naprawdę było potwierdzenie tego, czy jestem studentką. Mhm. I oczywiście byłam, jestem. Następnym etapem było dostarczenie dokumentacji odnośnie tego, co robię. Czyli jakieś certyfikaty z konferencji, publikacje, udział w kołach naukowych, wcześniejsze stypendia czy granty, które się dostało. I myślałam, że na tym się zakończy. Tak naprawdę, bo oczywiście sprawdzałam wielokrotnie wymagania i ja tych punktów, tak mi się wydawało, że wcale nie mam aż tak dużo. No wiadomo, mam jakieś 10 konferencji, mam tam publikacje czy dwie. Czy... I to międzynarodowych, one są jeszcze wyżej punktowane. Tak, dokładnie. Międzynarodowych, ale ogólnopolskich też. I uważam, że ogólnopolskie, ale to w ogóle inna sprawa, wcale nie mają sobie czego zarzucić, bo będąc na wielu konferencjach ogólnopolskich albo organizowanych w Polsce i będąc na konferencji w Oksfordzie, uważam, że polskie nawet jakby jakością organizacji czy jakością przedstawianych właśnie referatów niczego nie mogą sobie zarzucić. No, to pozytywny akcent. Bardzo, naprawdę. Bardzo. No i właśnie były te dokumentacje osiągnięć, i myślałam, że będzie pani już, dziękujemy. Ale później dostałam e-mail z gratulujemy zostania finalistką i prosimy. Panią poprosimy. Tak, jednak poprosimy z powrotem. I poprosili o wysłanie filmu lub prezentacji multimedialnej, która pokazuje właśnie jakby wszystko pozostałe, gdzie już mogłam dorzucić o robieniu stażu w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, czy o jakiejś karcie żeglarza, którą zrobiłam też w zeszłym roku. Także to wszystko można było dorzucić. I ja tak się zastanawiałam. No ja wiem, że powinnam zrobić ten film, ale akurat miałam wtedy jakieś konferencje, miałam dużo bardzo roboty. Stwierdziłam, nie, szanse na to, że ja to wygram, są i tak równe zeru. Więc ja zrobię po prostu jakąś prezentację, zrobiłam ją w godzinę, wysłałam i ja... Tak naprawdę do ostatniego momentu zastanawiałam się, czy w ogóle do tej Warszawy na wręczenie nagród jechać. No bo to jednak to jest kawał drogi, 6 godzin. Samoloty zdecydowanie za drogie dla mnie. Także. Pociągi nie są super komfortowe. Pociągi nie są super komfortowe, więc no właśnie zastanawiałam się, czy w ogóle tam jechać. No ale stwierdziłam, dobra. Mama powiedziała, pójdziesz do sklepu z książkami angielskimi, kupisz sobie kilka książek, a ja mówię, no dobra, przekonałaś, mamo. I pojechałam, no i poszłam na to wręczenie nagród. I ja jeszcze tam siedząc, tak sobie myślę, no przecież to jest niemożliwe, żeby osoby, które dostały laureata, nie wiedziały o tym. No bo nie zrobiliby tego, że na scenie po prostu wręczają nagrodę. No niemożliwe. Także spokojnie ja sobie usiadłam, w ogóle niczym się nie stresując. No i osoby, które zostały nominowane w kategorii dziennikarstwo i literatura, wyszły na scenę i wyszłam i ja. I czytają, że laureatką Studenckiego Nobla 2024 została Anna Maria Runewicz. I ja w tym dziękuję. Ale kiedy ja mówię o tym, że ja się tego nie spodziewałam, to mówię na serio. Bo ja się tak zaczęłam trząść z nerwów. Ojej. Bo to był dla mnie szok potężny, naprawdę. Bo ja nie spodziewałam się, że nawet do drugiego etapu przejdę. A co dopiero wygrać. Więc tak się zaczęłam trząść, że nawet nie miałam jak podziękować. Zapomniałam podziękować mamie i rodzicom w ogóle, więc tak. Dużo stresu, nie? Bardzo dużo, ale... Przytłaczające, ale... Taki pozytywny stres, no bo z jednej strony to jest 5000 zł od partnerów i od właśnie niezależnego zrzeszenia studentów. Mhm. To są organizatorzy tego konkursu. Niezależne zrzeszenie studentów to głównie organizatorzy, którzy przyznają tę nagrodę. No ale właśnie Bank BGK i Ministerstwo Nauki i Edukacji Wyższej są właśnie współorganizatorami
Tak. Tak. No, zasadniczo bardzo pozytywny stres, bardzo pozytywna niespodzianka, chociaż trochę stresu było właśnie. A czy trochę tego stresu dodawała ci myśl, że z analizowaniem tekstów niż ich tworzeniem i pisaniem? Czy właśnie, jak tutaj to interpretowałaś? To był właśnie dlatego myślałam, że w ogóle mój udział w tym, ja się do ostatniego momentu zastanawiałam, czy oni na pewno dobrze wysłali. Czy ja w ogóle do dobrej kategorii się zgłosiłam, bo przecież ja nie tworzę ani tekstów literackich. Myślę, że nie byłabym w tym dobra, chociaż nigdy nie próbowałam. W dziennikarstwie też nic nie robię. Ja tak naprawdę jestem tylko literaturoznawczynią, czyli ja jestem osobą, która zajmuje się analizą tych tekstów, które właśnie są tworzone przez dziennikarki i pisarki, a nie... Więc nie wiem w ogóle, czy jeżeli porównujemy tego studenckiego Nobla do Nobla normalnego, no to w ogóle mój udział w tym nie ma racji bytu. Więc dlatego też byłam przekonana i miałam taki wewnętrzny spokój przed tym studenckim Noblem, bo no dobra, dostałam się, pojadę sobie do tej Warszawy, ale nic, ja po prostu sobie wyjdę, odbiorę certyfikat, że zostałam finalistką, bardzo fajnie i sobie wrócę. No a tutaj się okazało, że jednak to literaturoznawstwo jest bardzo ważną częścią literatury, co ja zresztą uważam za oczywiście bardzo adekwatne spojrzenie na to, bo czym by była literatura bez literaturoznawstwa? Jeszcze kiedyś było właśnie takie spojrzenie na to, że literatura po prostu jest. Literatura jest po prostu, służy jako coś, co czytamy. No, ale się okazuje, że nie, że literatura ma bardzo wiele funkcji, szczególnie kulturowych, a to jest coś, co zresztą staram się eksplorować w kole naukowym Law and Literature. Które założyłam. Bo uważam, że zarówno literatura, jak i prawo mają podobne funkcje, podobne miejsce w świecie. To znaczy, gdzie się kończy literatura? Czy nie jest literaturą każda historia, którą opowiadamy, nie jest literaturą mówioną, opowieściami mówionymi? Jaka jest? Czy jest różnica w wartości w tym, co opowiadamy? Każda narracja, którą opowiadamy, wszystko, co mówimy tak naprawdę, jest poniekąd no, historią, jest no, właśnie naturą człowieka, uważam, że jest opowiadanie historii. I myślę, że tego nie można odgraniczyć od literatury. No i tak samo prawo. Czym jest prawo? Czy możemy powiedzieć, że prawo to są tylko formułki albo jakieś kazusy, albo jakieś przepisy, które można przestrzegać, można łamać? Lepiej nie. Ale wydaje mi się, że tego nie można powiedzieć, bo prawo jest dla tak ludzi. Samo jak literatura wszędzie. No mamy, nie wiem, nawet prawa fizyki. Czy to nie są prawa? To są zależności, to są... Dwie rzeczy, które moim zdaniem są tak potężne, tak jak mówię, jak horror, nie? Że to są rzeczy, które są potężne i są tak piękne, że są przerażające. I też myślę, że te dwie rzeczy mają te właśnie cechy w sobie, bo literatura i prawo mają na sobie wielki wpływ i to można widzieć nawet przez to, jak jest napisane prawo. Prawo, które traktujemy jako literaturę, że wiadomo, te różne loophole, jakieś tam dziury w prawie, które Dziękuję, znajdujemy. Bo potrzebowałam wytłumaczenia. tak, te dziury w prawie, które mamy, no to zmuszają do tego, żeby analizować to, jak to zostało napisane, czy tak samo jak literaturę, czy powiedzmy, jak literatura kształtuje nasze spojrzenia na świat, no powiedzmy nawet literatura, kultura i sztuka, jak kształtują nasze spojrzenie na świat? Czy to, że powiedzmy jakiś serial jest puszczany w telewizji, w którym są osoby LGBTQ+, nie będzie kształtował tego, że jakaś babcia z jakiejś wsi
nagle spojrzy i powie, może te osoby to nie są jednak takie złe, że może to jednak jest normalne. I to realnie wpływa na nasze ustawodawstwo, na nasze prawodawstwo. I właśnie tym się zajmuje też to koło, żeby to analizować, żeby spojrzeć na to tak trochę inaczej, że prawo to nie są tylko właśnie kazusy i przepisy, tylko to jest wszystko, co nas otacza. I tak samo jest literatura i każdą historię, każde słowa, które wypowiadamy, mają taką funkcję. No i takich ludzi, którzy też zwracają uwagę na podobieństwa właśnie pomiędzy prawem i literaturą, jest znacznie więcej, prawda? Skoro udało się zebrać wam cały zespół, całe koło naukowe, jak wygląda takie wasze codzienne działanie w kole? Co organizujecie? Organizujemy głównie spotkania, podczas których w zeszłym roku mieliśmy spotkanie na przykład Andrzejkowe, gdzie rozmawialiśmy na temat wiedźm i ich pozycji właśnie w literaturze i kulturze, jak to, że powiedzmy Szekspir pisał o wiedźmach, wpłynęło na ich postrzeganie przez innych. Że właśnie wiedźma jest nazwana wiedźmą od wiedzy, wpływa na postrzeganie wiedźm w polskiej kulturze, a jak jest to za granicą, gdzie to jest oczywiście witch. I wróżby jako rzeczy, które powiedzmy wpływają na nasze działania. Czy wtedy możemy powiedzieć, jeżeli ktoś jest przekonany, że wróżba się stanie prawdą, czy możemy powiedzieć o tym, że ktoś działał z własnej nieprzymuszonej woli. Także no tutaj to prawo jest tak naprawdę wszędzie. I na naprawdę najróżniejsze tematy rozmawiamy, ale takim chyba, oczywiście oprócz konferencji, którą zorganizowałyśmy tak naprawdę w marcu, na której byli przedstawiciele 15 lub 16 krajów, ponad 50 osób się wypowiadało, a to była konferencja studencka, która była organizowana tylko i wyłącznie przez nas. I gdzie to zorganizowaliście? W Bibliotece Międzywydziałowej, a połowę online. Myślę, że to był duży sukces, bo się udało naprawdę fajnie to zrobić. Myślę, że nasza konferencja nie miała sobie niczego do zarzucenia, a była to konferencja, na którą trzy studentki i opiekunka koła siedziałyśmy i sobie tam zaplanowałyśmy, a co? I jednak było takie zainteresowanie, że właśnie 50 referatów mieliśmy. No, to jest naprawdę świetny wynik. No, tak, też tak myślę, jestem z tego bardzo dumna. Ale w tym samym miesiącu, czyli w marcu, zaczęłyśmy również nasze koło czytelnicze. To znaczy nie koło czytelnicze, tylko jakby projekt czytelniczy działający w W ramach działalności tego koła. Tak, dokładnie. I się nazywał Sonnets and Summons. Niestety dobiegł już końca, ale może zobaczymy, czy nie będziemy czegoś kontynuować w następnych latach. Nie wiem, czy w ramach koła, czy w ramach właśnie osobno, ale właśnie myśleliśmy o tym, żeby zamysł był taki, żeby wziąć teksty kultury, głównie książki, bo jednak to jest literatura, i pochylić się nad ich właśnie zagadnieniami prawa, które w nich się znajdują, ale takiego prawa właśnie nie przepisowego, tylko bardziej holistycznego, takiego prawo jako jakieś zasady, które obowiązują. Prawo na przykład takie społeczne, wrodzone, które mamy, kompas moralny, też uważam za prawo. I pierwszym tekstem, który analizowaliśmy, był Dracula, Brama Stokera. Dobrze. W którym oczywiście też temat prawa się pojawiał. A skąd wybór, że akurat Dracula i to jako pierwszy? Akurat to nie ja wybierałam, tylko koleżanka, która była teraz przewodniczącą koła, Sylwia Chałup. No ale wszystkie wybory były takie też trochę wspólne. No dobra, to mamy Drakulę. Tak, mamy Drakulę. Wszyscy lubią Drakulę, wszyscy lubią wampiry. To tak na dobry początek tekst, który wszyscy znamy, żeby każdy mógł coś powiedzieć. Ale później już nasze wybory były bardziej szalone. To znaczy drugi tekst, który czytaliśmy, i to był mój wybór,
to było Tender is the Flesh i to chyba po polsku nazywa się Wyborny Trup. Czyli o świecie, w którym nagle nie można jeść mięsa zwierzęcego, tylko trzeba jeść ludzi. Trzecim tekstem było Podziemie pamięci Yoko Ogawy, czyli takie trochę 1984, trochę Kafka i też rozmawiałyśmy na temat prawa. No i czwartym tekstem był Otello Szekspira. Mhm. I w tych wszystkich tekstach, czyli mamy takie dosyć dużą rozbieżność tematyczną, no ale wszędzie rzeczywiście to prawo się przewijało w najciekawszych miejscach, gdzie nawet nie pomyśleliśmy o tym, na przykład, czy picie krwi jest kanibalizmem? Czy jest? Jak to by sąd zadecydował, no, czy jest to kanibalizm? No i takie rozmowy mieliśmy. I do jakich wniosków doszliście? Nie wiem. Tak naprawdę nie ma odpowiedzi. Moim zdaniem tak, jest to kanibalizm, mhm, ale z punktu widzenia literackiego trochę inne mają kanibalizm i picie krwi, mają inne znaczenie. Więc zależy z jakiego punktu na to spojrzymy. No dobra, czyli to zależy, po prostu. Mhm, tak. Dobra. Ale naprawdę, no to tak jak mówisz, bardzo szeroki dobór tematyczny. Fajnie, że na naszej uczelni w końcu taka przestrzeń powstała do dyskusji, jeszcze w języku angielskim, więc można też poćwiczyć wypowiadanie się. Dokładnie, prawda? To też był zamysł tego, żeby każdy mógł przyjść i w komforcie swojego własnego domu porozmawiać po angielsku, bo wiem, że za darmo, bo wiem, że wiele osób nie ma do tego jakby możliwości, albo stresuje się po prostu porozmawiać, a my jesteśmy taką organizacją, która uważam, że nie mamy prawa nawet nikogo oceniać, a mamy prawo tylko zachęcać ludzi do tego, żeby no właśnie otworzyć się na to, porozmawiać w komforcie własnego domu i właśnie mieć na to możliwość. Także to też było dla nas ważne, żeby to było komfortowe rozmowy po angielsku. Wiesz co, i zostając właśnie też w tej przestrzeni, to przed naszą rozmową zapoznałam się z twoją prezentacją, jaką wysłałaś jako zgłoszenie do studenckiego Nobla i powiem ci, że jestem do tej pory bardzo pod wrażeniem twoich działań, bo mówiłaś, że no, że ja analizuję, że ja konferencje robię, nie? Ale ty bardzo popularyzujesz tą wiedzę. I tyle działań, tam było właśnie, wiesz co, ja odniosłam wrażenie, chociaż z tobą rozmawiałam wcześniej tylko przez chwilę, że jesteś naprawdę bardzo podjarana tą nauką, znalazłaś swój obszar i po prostu chcesz się tym dzielić. Chcesz ludziom pomagać i stwarzać takie możliwości, żeby oni właśnie mogli się realizować, mogli tą swoją wiedzę rozszerzać. I właśnie myślę, że o tym gadamy prawie od godziny. Chyba tak, dziękuję bardzo. To jest chyba dla mnie właśnie najważniejsza rzecz. Ja w ogóle uwielbiam, i to jest coś, co bardzo w sobie pielęgnuje taką dziecięcą ciekawość, że widzę coś, tak jak dzieciaki w wieku powiedzmy 4 latka, ale co to? Ale dlaczego? Ale po co? Ale jak to? I tak właśnie staram się podchodzić do wszystkiego i staram się też właśnie w taki dziecięcy, prosty sposób wyjaśniać ludziom, może nie wyjaśniać, tylko zachęcać ludzi do tego, żeby sami też odkrywali, też z taką ciekawość do życia mieli. Bo uważam, że to jest chyba najbardziej wartościowa rzecz i każda osoba, która nawet pochyliła się nad czymś, nad jakimś zagadnieniem, o którym napisałam, czy przeczytała post, dla mnie to jest największe osiągnięcie, żeby właśnie ludzi zachęcać do tego, żeby sami odkrywali świat, bo im więcej osób będzie w to zaangażowanych, tym lepiej dla nas, lepiej dla naszej przyszłości. A czym jest dla ciebie właśnie ta nagroda? Jest zwieńczeniem wszystkiego, co robiłam przez ostatnie 5 lat tak naprawdę. Myślę o tym jako o wyróżnieniu, ale może nie nagrodzie, bo słowo nagroda dla mnie ma takie implikacje, jakby to było coś finalnego, coś ostatecznego.
A ja nie chcę. Chcę, żeby to było takie zapewnienie, że tak, to co robię jednak ma sens, to co robię jest doceniane i żeby dalej tak pracować. Więc myślę, że to jest takie zachęcenie do tego, żeby nawet jeżeli będzie kilka nieprzespanych nocy, że jest to tego warte, że właśnie ludzie to widzą i że nawet jeżeli to nie jest zmienienie świata, to w małym stopniu robię też coś, co jest warte tego, tych wszystkich poświęceń. A propos tej popularyzacji, działasz w bardzo ciekawy sposób, pokazujesz to, jak można się rozwijać, jak można szukać też miejsca dla siebie i co z tym zrobić dalej. Wiem też jeszcze, że brałaś udział w tym programie Top Minds, prawda? Brałam. I jeszcze tutaj na końcu myślę, że warto o to zahaczyć, bo teraz też w moim odczuciu niektórzy mogą spojrzeć na ciebie, jako mentorkę, jako na mentorkę, a sama korzystałaś ze wsparcia wartościowego mentora. Tak, no bardzo dziękuję. Szczególnie biorąc pod uwagę to, co dla mnie mój mentor zrobił właśnie w tym programie Top Minds, to bycie porównanym do mentorki jest czymś pięknym dla mnie, więc bardzo dziękuję. Tak, rzeczywiście program Top Minds to program Polskiego Stowarzyszenia Fulbrighta i programu Top 500 Innovators, który co roku zaprasza ludzi, właśnie młode naukowczynie, młodych naukowców, do tego, żeby mieli mentora. I to jest coś, czego ja może nie do końca rozumiałam, tylko spojrzałam, że o, Komisja Fulbrighta, którą znam, o której właśnie słyszałam wiele, robi jakiś program dla młodych naukowczyń, dobra, spróbuję się tam zapisać. I dopiero, znaczy ja już w połowie tego programu jakby zorientowałam się, jak ważne to jest ten właśnie mentoring, który nie jest... Moim mentorem był profesor Tomasz Pułdowski, który jest socjologiem i politologiem, amerykanistą. I właśnie na początku nie byłam pewna, czy znajdziemy wspólny język, no bo ja jestem jednak w dziedzinie humanistycznej, a on jest w dziedzinach socjologicznych, w dziedzinach społecznych. Więc nie byłam pewna, jak to będzie się układało, ale to kompletnie nie miało znaczenia, bo to nie jest jakby promotorowanie albo coachowanie, tylko to jest takie, może nawet nie prowadzenie kogoś za rękę, tylko położenie komuś ręki na ramieniu i powiedzenie, jestem z tobą i danie rady, czy danie otuchy, taki trochę anioł stróż, że tak powiem, w sytuacjach kryzysowych, ale też pewnie jeszcze powiech wiatru w żagle. Także ten program wydaje mi się, że dał mi bardzo wiele i też jestem bardzo wdzięczna za mojego mentora. No to naprawdę pięknie i cudnie, że miałaś taką możliwość, że mogliście spotkać się gdzieś na swoich drogach, a teraz to, czego się nauczyłaś, czego doświadczyłaś, wiesz, jakie to uczucie i możesz starać się przenieść to na osoby, które być może będą tego potrzebowały. Mam nadzieję. To właśnie chciałabym robić. Także jeszcze raz bardzo mocno trzymam kciuki za twoją rekrutację. Dziękuję do szkoły bardzo. Doktorskiej, oczywiście pomyślną. I dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To ja bardzo dziękuję. Naszym widzom przypomnę, że gościem ostatniego odcinka Statusu Studenta w tym sezonie była Anna Maria Ronewicz. Śledźcie Uniwizję, zapraszamy Was od października i wracamy z drugim sezonem. Do zobaczenia.